Oto słowo Pańskie. Ależ nas, Jezu, rozczarowałeś. Rozczarowało nas Twoje królowanie. Rozczarowuje nas Twoje królestwo. Rozczarowuje nas Twoja królewska władza. Wciąż się wymykasz naszym wyobrażeniom. Rozczarowujesz nas i nie chcesz zostać królem tu i teraz. Nie chcesz zostać takim królem, którego ubierzemy i obwołamy tylko swoim wyłącznym królem. I denerwuje nas to słówko wszech świata, bo byśmy chcieli, żebyś był taki nasz, własny, żebyśmy mieli do Ciebie prawo, żebyśmy mogli patrzeć na Ciebie i mówić takiego właśnie my mamy króla. Rozczarowuje nas Twoje królestwo i Twoje królowanie, bo od kiedy przyszedłeś na świat, nie wiedzie nam się lepiej. Ludzie wciąż umierają, chorują, chodzą głodni, bezdomni. Ktoś ich napada, grabi. Jedni ludzie najeżdżają drugich. Odbierają ich wolność, torturują, przetrzymują. Co się w ogóle stało takiego od tego momentu, kiedy przyszedłeś? Kiedy ogłosiłeś przed Piłatem, że jesteś królem? Rozczarowuje nas to, że nie przyszedłeś ponownie do Piłata po swoim zmartwychwstaniu. Dlaczego jako zwycięski król nie stanąłeś przed Sanhedrynem, nie stanąłeś przed uczonymi w piśmie, nie stanąłeś przed Piłatem i nie powiedziałeś mu: no i kto? Kto jest zwycięzcą? Jezu, ile by to spraw rozwiązało? Dlaczego nie zamanifestowałeś swojej królewskości po swoim zmartwychwstaniu? To był najlepszy moment, żeby pokazać, że rzeczywiście jesteś Panem i Królem. Dlaczego potem przychodzisz nierozpoznany, tajemniczy? Dlaczego się zajmujesz ludźmi, którzy odchodzą? Dlaczego towarzyszysz ludziom do Emaus? Dlaczego Cię nie ma między tymi, którzy powinni uznać Twoją władzę, a spędzasz cały dzień z parą uczniów, którzy idą w przeciwną stronę, niż byśmy chcieli? Dlaczego nie mamy tego doświadczenia, że rzeczywiście inni ludzie widzą w nas sługi i służebnice króla? Dlaczego nieustannie musimy żyć w jakimś poczuciu czasem klęski, prześladowania, nietolerancji? Słyszymy, że przychodzisz i że panujesz. A bardzo często nasza codzienność jest doświadczeniem tego, że nie widzimy Twojego panowania, Twojej mocy, Twojej skuteczności. Rozczarowujesz nas, bo chcemy Ciebie zawsze ubrać w nasze szaty. Chcemy oblepić Cię jakimś triumfem. Chcemy Ci nałożyć nasze emblematy, nasze schematy, nasze myślenie o królewskiej władzy. Bardzo byśmy chcieli, żebyś był królem naszym, królem naszej ojczyzny. Ale jakoś niekoniecznie chcemy, żebyś był królem Finów, Peruwiańczyków czy tadżyckich plemion. Bądź taki nasz, własny. Pozwól, abyśmy mieli nad Tobą władzę, kontrolę. Rób, o co Cię prosimy. Spełniaj nasze prośby, wysłuchuj naszych modlitw. Pozwól panować nad sobą.
To jest taki dobry dzień, żeby chyba przeżyć taki kryzys myślenia o królewskości Jezusa. I właśnie przejść przez taką granicę rozczarowania i w ogóle przyjąć też w sobie, że być może obraz Boga, który noszę w sobie, albo inaczej obraz Boga, którym się okłamuję całe życie, będzie rodził we mnie rozczarowanie. Chyba najmocniej widać to rozczarowanie w tym momencie, kiedy ludzie muszą w tej sytuacji, kiedy Jezus jest przed Piłatem, dokonać strategicznego wyboru. Wybrać Jezusa, który jest synem Ojca, to jest jego zarzut, który jest mu stawiany, że się nazywa synem Ojca. A obok stoi człowiek, którego nazywamy Barabaszem. Baraba, syn Ojca. W Ewangelii świętego Łukasza możemy dostrzec w rękopisach greckich, że Barabasz miał jeszcze jedno imię. Jezus, Baraba. Jezus, Barabasz. I byśmy chcieli mieć takiego króla jak ten drugi Jezus, Barabasz, który jest skuteczny, który jest silny, który rzeczywiście chce wolności, niepodległości, który walczy z najeźdźcą. My takim ludziom jak Barabasz stawiamy pomniki. My takim ludziom jak Barabasz nazywamy place, skwery, ulice ich imionami. To są bohaterowie, to są ludzie, którzy walczą o niepodległość, to są nasi powstańcy. Może niekoniecznie w 100% skuteczni, ale coś robią. Biorą się za konfrontację z wrogiem. A Jezus, ten bierny pacyfista, w konfrontacji z Barabaszem rozczarowuje. Jak uwierzyć w takiego króla? Jak przyjąć jego królowanie? Co to znaczy, żeby przyjąć Jego królowanie? Co to znaczy, że On jest królem mojego życia, ale życia także wszystkich innych ludzi? Nawet tych, których nie znoszę, których już nie cierpię, których szlak mnie trafia, jak o nich myślę. Bo On jest królem wszech. On jest tym, który jest alfą i omegą. Jest pierwszy i ostatni. Jakby spina sobą wszystko. Tak naprawdę to, kiedy czytamy w Apokalipsie właśnie, że Jezus jest alfą i omegą, to jest taki moment też, że właśnie to On panuje nad całością czasu, historii, świata, a nie my. Że nie w nas jest panowanie, kontrola, walka o coś. Tylko On ma nad tym pieczę. My jesteśmy krótkowidzami. Zawsze widzimy to zawsze w krótkiej, takiej czasowej perspektywie. On mówi, wyjmijcie mnie z tego świata. Moje królowanie nie jest królowaniem według waszych zasad. Jestem inny. Pozwólcie mi być innym. Pozwólcie mi nie być na wasz obraz i na wasze podobieństwo. Pozwólcie mi nie być na obraz waszych królów i waszych władców. Ja jestem pomiędzy wami jako ten, który służy, mówi Jezus. Ten sam Jezus, który mówi przed Piłatem, tak, jestem królem. Kilka godzin temu umywał nogi swoim uczniom jak niewolnik. I właśnie to jest to wszech u Niego, że jest w stanie stanąć przed Piłatem i powiedzieć mu o swojej królewskości, ale też jest w stanie stanąć przed swoimi braćmi i umyć im nogi. Jeżeli mamy doświadczać Jego królewskości, to właśnie w tym też duchu służby, umiejętności służby, że jesteś między ludźmi jako ten, który służy. Jeżeli Kościół ma być miejscem, gdzie pozwalamy Jezusowi królować, to mamy być Kościołem, który służy. Bo Kościół, który nie służy, służy do niczego.
Tak naprawdę to dzisiejsze świętowanie jest chyba naszym jednym wielkim świętem tęsknoty. I zachęcam was do tego, abyśmy właśnie modlili się dzisiaj w tym duchu tęsknoty. Aby Jego Królestwo, jak modlimy się, rzeczywiście nadeszło. Ale też, żebyśmy potrafili zobaczyć to, co się wypełnia już teraz. Kiedy On mówi, Królestwo Boże nie jest tam, kiedyś, gdzieś. Królestwo Boże jest pośrodku was. Królestwo Boże jest bliżej, niż wam się wydaje. Królowanie Boga jest bliżej, niż wam się wydaje. Pozwólcie Mu, aby królował w waszym życiu, ale wyjmijcie siebie z centrum swojego życia. Miejcie odwagę na przewrót kopernikański, aby Bóg nie krążył wokół waszego życia, ale żebyśmy my wszystko odnosili do Niego. To jest dobry dzień na przewrót kopernikański. To jest dobry dzień na przewrócenie czasem swoich takich hierarchii i swojego myślenia o tym, kim jest i jaki jest Bóg. I miejcie odwagę też powiedzieć sobie, w czym ten Bóg, który jest królem, być może was rozczarowuje. Miejcie odwagę zobaczyć sobie jakieś fałszywe roszczenia, oczekiwania, które mamy względem Niego. My dopiero jesteśmy przed. My dopiero jesteśmy przed doświadczeniem Jego Królestwa i królowania razem z Nim. I w tym tygodniu i w przychodzącym Adwencie będziemy wołać Maranata, przyjdź Panie Jezu, niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się to już wreszcie skończy. Wyzeruj system. Zabierz nam wszystkie schematy, wszystkie rzeczy, które sobie budowaliśmy, które oszukiwały nas, że jesteśmy tu na ziemi w stanie zbudować sobie nasze królestwo. Już przyjdź. Już się nie możemy doczekać. Niech nastanie Twoje królestwo. Niech nastanie nowa ziemia, nowe niebo. Abyś Ty był wszystkim we wszystkich. Abyś rzeczywiście był tym, który jest alfą i omegą. Żebyśmy doświadczyli tego wszystkiego, co nam obiecujesz. Abyśmy doświadczyli, że jesteś świadkiem wiernym, pierworodnym wśród umarłych, że jesteś władcą wszystkich królów ziemi. Przyjdź, Panie Jezu, bo my już jesteśmy zmęczeni. Już nas przemaglowało i przewałkowało. I nie pozwól nam, żebyśmy się bali końca, ale żeby tęsknota była teraz naszą modlitwą. Abyśmy wołali ze wszystkich stron Maranata, no przyjdź. Bo już bardzo tęsknimy. Dawaj, przejdź.